W związku z wczorajszym postanowieniem o zaprzestaniu zajmowania się pierdołami i skupieniu się na rzeczach, na których mi zależy, postanowiłem zrobić rewizję wszystkich swoich pomysłów, które mam spisane w notatniku. W moim życiu miałem bardzo dużo pomysłów, większość głupich, ale i tak wszystkie zapisywałem tylko po to, żeby kiedyś je zweryfikować i sprawdzić, czy nadal są głupie. Zatem odpaliłem sobie mój notatnik z wszystkimi moimi ideami, które miałem przez ostatni rok czy tam dwa lata i stwierdziłem, że większość jest nadal głupia i nie ma sensu jej zrealizować. Ale kilka rzeczy, w tym gra, o której myślę od bardzo długo, jest na tyle sensowna, że myślę, że uda mi się coś z tym zrobić, jeżeli oczywiście poświęcę trochę czasu i trochę pracy koncepcyjnej nad zebraniem tego wszystkiego w całość. Jak wiecie, albo nie wiecie, to dowiecie się właśnie za chwilę, że jestem wielkim fanem przygodówek, tajemnic, gier kryminalnych, hogów i całej reszty. Teraz głównie mobilnych produkcji, ale kiedyś również na peceta. I taki właśnie jest jeden z moich pomysłów. Od zawsze chciałem zrobić jakąś swoją grę, która zakładałaby wszystko to, co lubię i mam nadzieję to, co ludzie będą lubić w tym. Mam przygotowane jakieś skrawki i teraz muszę usiąść i złożyć to wszystko w całość. Jak tak patrzę na ten pomysł, to wygląda on całkiem spoko, tylko najprawdopodobniej potrzebuję jeszcze kilku szlifów, no i oczywiście metody zarobienia na tym, bo niestety nie mam już czasu i ani chęci na robienie czegoś pro publico bono. Teraz wszystko, co robię, w jakimś stopniu jest po to, żeby zarabiać na tym, co lubię, bo praca zawodowa no jest jaka jest. Lubię ją, ale jednak wolałbym robić coś swojego. Zatem od dzisiaj skupiam się na jednej rzeczy, właśnie na projekcie gry i postaram się z niej zrobić jakiś konkretny plan do zrealizowania, a potem ustalić sobie, jak go będę realizował. W międzyczasie prawdopodobnie poproszę kogoś o weryfikację, kto dużo lepiej zna się na rzeczach, takich jak to, czego ja nie przewidziałem. Bo najczęściej moje plany nie wypalają dlatego, że nie przewidziałem jakiejś ewentualności i po prostu wszystko bierze w łeb, bo albo nie jestem w stanie czegoś zrobić, albo zrobienie tego jest za trudne, albo zrobienie tego jest zbyt kosztowne, nie tylko materialnie, ale również czasowo. Zatem trzymajcie kciuki i na pewno wrócę do was z jakąś konkretną rzeczą, z jakimś konkretnym pomysłem i z jakimś konkretnym planem, jak to będę realizował. Dobra. To tyle ode mnie w ten koncepcyjny czwartek. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.